Witajcie, ja jestem Dognes i dzisiaj pokażę wam dużo fajnych dekoracji, które doszły nam dzięki Minecraft 1.13. Znaczy nie doszły, ale dekoracje, które są możliwe do zrobienia dzięki wersji Minecraft 1.13. Jak pamiętacie, miałem na kanale całą serię, której było chyba około 20 odcinków właśnie z podstawowymi dekoracjami, więc myślę, że to będzie fajny powrót do starych czasów. Jeżeli ten odcinek dobije 5000 łapek w górę, to pomyślę nad kolejnym odcinkiem i znowu coś fajnego tam dla was znajdę. Dobra, więc tak, zaczynamy. Ojeju, tu pyk, muszę sobie teraz słowa zwiększyć. Okej, ustawię sobie specjalnie mgłę, byście o trochę wszystkich nie widzieli. Będzie ich trochę, tam widzicie, że się kolejna jakaś odsłania, więc mam nadzieję, że zostaniecie do końca i zobaczycie wszystkie. Zacznijmy od pierwszej, czyli wow, popatrzcie. Ten stół do jedzenia. To są oczywiście krzesła, tak? To jest stół zrobiony z trapdoorów. Tu jest jedzenie na talerzach. Talerzami jest oczywiście item frame. Jak robić taki stół? Stawiamy po prostu sobie trapdoory w taki sposób. Pyk, pyk, pyk. O, proszę bardzo. Item frame, no to item frame, no wiadomo. Tylko że właśnie z tą różnicą, że od tej wersji można stawiać item frame'a na takich powierzchniach. I to ma dużo fajnych zastosowań, które pokażę wam jeszcze zaraz. No oczywiście pomijając aspekty takie dekoracyjne. No chociaż, no czy ja wiem, no w końcu jest możliwe robienie w Minecrafcie obiadu. Więc myślę, że to jest całkiem fajne. Gamy modę. Teraz survival, dobra, pyk, możemy sobie wziąć, no i zjeść, nie, przyjdzie sobie na obiadek, bierzemy, jemy, nie chcemy, odstawiamy, więc naprawdę świetna sprawa moim zdaniem. Dalej, co mamy? Mamy kanapę, tylko że kanapa zrobi nas takim czymś, oczywiście te dekoracje, jak już mówię, jest znaleźć na internecie, więc linki do źródeł macie w opisie. Tutaj się postarałem wam te najciekawsze pokazać, wszystkie niestety poradniki były w języku angielskim, więc robię to dla młodszych widzów. Okej, okay, więc tak, jest item frame i tak, ja to też zrobić też wam pokażę, bo wiem, że pewnie jak za pierwszym razem patrzycie, to będzie wam trudno stwierdzić, co się tu stało. Kładziemy sobie po prostu item frame, na to sobie kładziemy na przykład tracker boxa, a obok na tym samym bloku, gdzieś na przykład tutaj, na tych takich kantach, pod item frame, kładziemy pochodnie. I taki oto sposób naprawdę nam wystaje, co są pochodnie. Na przykład możemy sobie zrobić też endroda, więc pyk, zobaczmy, ma tu z endroda, chociaż nie endroda, a nie, możemy, nie możemy endroda, więc tak to wygląda, pod taka sofa, to ma pewnie dużo innych zastosowań. To może się być taka pojedyncza, jakaś tam latarnia, whatever, to może być nawet przycisk, o, możemy zrobić przycisk, to będzie spoko pomysł, myślę. Damy tu przycisk, o, to będzie, ale się teraz w mojej głowie narodził pomysł, red, coś czerwonego teraz, powiedzmy to. Aha, to tu. Popatrzcie, czy to nie jest genialne? Mamy czerwony przycisk, no to jest świetne według mnie. No, jak dla mnie to jest po prostu, no coś boskiego. Okej, okay, dalej, mamy nowe siedzenia. No z tym, że z wcześniej używało się tabliczek. Ojeju, nie, ja nie chcę. Teraz clear, dobra. Ja nie chcę deszczu. Mamy nowe siedzenia i one po prostu wyglądają tak, że jest schodek, jest na nich trapdoor, no i po środku mamy taki stolik, czyli taka tradycyjna dekoracja z tym, że no mamy właśnie te nowe trapdoory, więc to teraz o wiele ładniej wygląda i mamy szersze pole manewru. Dobra, dzięki trapdoorom mamy też nowe kanapy, które wyglądają na przykład tak. To jest ciemne drewno, zrobione też z trapdoorów, widzicie, wszystkie się tutaj składają i rozkładają. Pamiętajcie tylko, że jak kładziecie trapdoor od siebie, powiedzmy tu, najpierw sprawdźcie sobie 3, co nie? Takie 3, czyli to jest mój trapdoor i teraz chcemy, żeby tutaj było oparcie tutaj, stajemy tu i teraz klikamy, pyk, no i mamy na przykład też siedzenie, no z tymi kolorami się z nim można kombinować. Zaraz tak, ja wam pokażę trapdoor, dobra, trap, no i co? No i co na przykład sobie możemy tutaj zrobić? Na przykład coś takiego ładniejszego. No, powiedzmy, pyk. Jest siedzenie, no jakieś tam jest. O, takie też. A takie też wam będę pokazywał. Ej, ale w sumie, popatrzcie. To siedzenie przypomina mi takie krzesła, znaczy nie krzesła, no ale fotele w starych autach, co nie? Tak wyglądały podobnie. No, wyglądały. Dobra, jedziemy sobie dalej. A dalej mamy, no teraz rzecz bardzo błahą, ale myślę, że też ciekawa, na tyle by ją pokazać. 1500, nie, 15, a time set. Dobra,
O, jak widzicie, one wszystkie świecą. Tu jest po prostu lampa za tym. No, a to wygląda najfajniej. To wygląda najfajniej, taka dekoracja na ścianie. No, spoko. No i to tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie, bo nie ma co się tu za więcej rozgadywać. Idąc dalej. Mamy te trzęsy, o których wam mówiłem, ale to jest takim malutkim dodatkiem. O, czemu to jest w ogóle trapdoor? O, tego nie widziałem. Tutaj się jakiś błąd ewidentnie wkradł. Więc tutaj mamy takie siedzonka. Proszę bardzo. Może sobie nawet na nie no, siąść. Ale właśnie, a propos siadania, to chciałem wam też tutaj pokazać, że na te siedzenia także możemy siąść. I jak zrobić takie siedzenia, to już wam pokażę. Na te oczywiście nie. Ale możemy sobie tak, że bierzemy sobie Soul Sanda. Pyk, pyk. A nie, nie tak. Tu, teraz sobie bierzemy tory. Obojętne jakie, aczkolwiek te będą najfajniejsze, bo na pewno nam wagunki będzie uciekał. Pyk. Teraz wybierzemy sobie ten blok obok tego. Bierzemy sobie cokolwiek, co nam zasili naszego pistołna, którego posadzimy tutaj. Aha. Trochę zepsułem, przepraszam was, zamotałem się trochę. Najpierw musimy zjeść tory. Tak, najpierw musimy zjeść tory, dopiero potem robimy resztę. My sobie niszczymy tory, tutaj widzicie jest taka obramówka malutka. Pyk, okej. Okay. Bierzemy sobie to i cyk. No i mamy sobie siedzonko, no i w tym wypadku teraz sobie możemy te takie brzydkie rogi zalepić tym. I czekajcie, ja sobie tutaj spróbuję do tego wejść. No popatrzcie, no siedzę, no od biedy można powiedzieć, że no faktycznie usiadł i trzesło działa. Nadal wygląda całkiem spoko, nawet nie wiem, czy nie ma fajniejszego charakteru przez tam takie ten. No wygląda spoko, no na tym zostajmy, okej? Wygląda spoko, bo będziecie tutaj kompromitować za bardzo. Idziemy sobie do następne dekoracje, które też będą całkiem fajne. Ale w międzyczasie takie zasłony na okna. Te trapdory właśnie, które wyglądają jak takie kraty, one mają dużo zastosowań, szczerze, że są w takim kolorze, bo no, nie oszukujmy się, jest on brzydki. Przynajmniej dla mnie, tak mogę wam subiektywnie powiedzieć. No. Wygląda fajnie? Myślę, że tak. A jeżeli wygląda fajnie, to wam też się spodoba. Czyli takie zasłony, które są na bok rozsunięte. No, chociaż tutaj sobie to powinno wyglądać bardziej tak, jak teraz sobie o tym myślę. Czyli cyk i cyk. O. No, są okna. No i to w teorii powinno się zakładać tak. No, ale na razie się nie założy, bo to jest tylko dekoracja. W poradniku, który tam oglądałem, było też mówiłem, że można tutaj przyciski dodać. Nie wiem po co. Ale jak wam się podoba, to dodajcie. Okej. Okay. Teraz najfajniejsza część, czyli popatrzcie na to. To jest szafa. Czy ona nie jest wspaniała? No, jak dla mnie, no przepraszam się, tak ekscytuję. Może trochę za bardzo, ale to jest po prostu epickie. Wyobraźcie sobie taki motyw. Jesteście sobie na survivalu. Najpierw sobie myślę survivala, bo czyli bym wam to pokazał, więc poczekajcie. Aha. No to fajnie. Gramy modę. Nie spectator. Miał być survival. Oj. Dobra. Wracacie sobie do domku waszego Minecraftowego i powiedzmy, nie wiem, albo inaczej, wychodzicie, bierzecie miecz, no i pyk w drogę, nie? Wracacie, odstawiacie i idziecie dalej. No i jest to naprawdę mega sprawa. Jeżeli na przykład macie jakieś swoje itemki, które naprawdę bardzo cenicie i które cały czas, no często zabieracie ze sobą, no to zamiast ich po prostu przeszukiwać przez jakieś tam skrzynki, no których macie pewnie pełno w swoich domach, no bo wiadomo, to jest w Minecrafcie ogromne magazyny, jeżeli się długo gra, no to możecie sobie zrobić jakąś szafę w domu, to wygląda bardzo fajnie, ja wam proszę to zrobić, bo możecie mieć teraz z tym problem. Okej, więc zróbmy sobie to z drugiej strony, popatrzcie. Zacznijmy od tego, że sobie zrobimy podstawę. W podstawie będzie to. Pamiętajcie, by celować na górę, by się to tak ułożyło. Teraz, tak jak wam mówiłem, stawiam to w ten sposób. I teraz tak, nie dajemy tego tu, tylko dajemy to tu. Robi się nam takie, no, małe coś. No, ale na szczęście jest to na tyle duże. Zaraz, jeszcze item frame. Jest na tyle duże, by w to wszedł spokojnie item frame. Tylko gdy dostawiacie, musicie klikać shift. Okej. Okay. Shift klikacie też, stawiając tutaj kolejny blok, więc pyk, pyk, muszę się to oddalić, pyk, pyk, pyk. No i teraz na pewno mam taką malutką szafkę, nie? No nie musi być jakaś wielka, no ale musicie zrobić tego ile chcecie, możecie tutaj kolejny moduł, że tak to powiem, dołączyć. O, chociaż nie, z boku chyba by nie szło, ale na pewno możecie zrobić to w ten sposób. No to tak by też było super, popatrzcie, pyk, pyk. Nie tak? O. No i na pewno macie teraz taką szerszą szafkę, czy to spoko wygląda. Ewentualnie, jak jeszcze byście bardzo chcieli, to możecie sobie to w ten sposób załatać.
mamy szafę, otwieramy. Zaraz tutaj wiedzę na surowiel, będzie mi łatwiej. Wkładamy, zamykamy, przechodzimy, bierzemy. Albo tu na dół. Obojętne. No myślę, że jest to naprawdę mega spoko rzecz. Więc ja się strasznie jaram tymi item frame'ami. To jest coś, czego mi brakowało w Minecraftcie. Ewidentnie. Chociaż nie, dobra, jeszcze survival. Mam też takie półeczki, możecie sobie zrobić. Nie zapominajcie o tym, no bo wiadomo, na każdej nawierzchni to wchodzi, więc zaraz wam pokażę, że więcej jest stosowań z tym. Tu jest inna szafa, inny przykład tego, jak mogłaby wyglądać z innymi trapdoorami. Też spoko wygląda, ale mi się bardziej ciemno drewno podoba. No to ciemniejsze drewno jest fajniejsze. No ale ja ktoś z was woli takie coś, no to spoko, no. Wasz gust, wasz wybór. Co tutaj mamy dalej? Tutaj mamy przykładową, prowizoryczną kuchnię, czyli wszystko, co w kuchni powinno być. Mamy zlew, możemy sobie naprawdę brać go, wykorzystywać go przy tworzeniu jakichś miksturek do alchemii, czyli, no oczywiście to jest cauldron, co nie? To jest ten taki, ja wam pokażę, zaraz, bo się już zacząłem gubić. Game mode, creative, cauldron, tak, to jest to. To jest oczywiście tutaj oblepione tym, to jest wyłącznie efekt dekoracyjny. Kiedyś wam pokazywałem, jak robić coś w tym stylu, ale wtedy robiliśmy to po prostu z drzwi na zasadzie coś takiego, że chyba jesteśmy tak, co nie? No coś takiego było, nie pamiętam już, jak to działało dokładnie, więc sobie nie przypomnę, ale kolejna fajna sprawa to fakt, że na pewno może tutaj też na przykład anvil, dzięki czemu no, możemy sobie jednocześnie naprawiać itemki w naszej kuchni, a tu mamy coś, no nie wiem, na jakiegoś steaka. Zawsze jest miejsce. Jak tam wolicie. No a tu są piecyki. Możemy sobie je otwierać, sprawdzać ewentualnie. Tutaj się robi w prawdziwym życiu. Czy otwieracie, sprawdzacie, czy się jeszcze przepala. Na zasadzie, czekajcie, ja wam zademonstruję, żeby trochę waszą wyobraźnię rozbudzić. Koal, nie, no, może być koal. Będę przepalał węgiel? Będę przepalał węgiel. No, jest sobie normalnie kuchnia, idziecie, sprawdzacie, upiekło się wszystko, no nie, no to zamykacie, idziecie dalej, wracacie, upiekło się, nie, zamykacie, idziecie dalej. No fajne rzeczy, małe, a cieszy. Dalej, szafa, tylko tym razem trochę pojemniejsza, żebym to tak powiedział, czyli skrzynki koło siebie. Nie wiem, czy wiecie, ale też od tej wersji można stawiać po prostu skrzynki tak opyk, blok po bloku, co nie było możliwe w poprzednich wersjach, więc o tym też warto pamiętać. Dalej, lampa. Lampa. Zaraz, gdzie to było? Timeset 1500. Świeci. Na górze jest blok mushroomowy, bo dodaje te takie pełne bloki, które kiedyś nie były osiągalne. Czyli na przykład te tutaj, tych drewienek. Ojeju, znowu zaczęło padać. Weather clear. Tych takich drewienek. Co jeszcze dodali? Był jeden. O, ten. I ten. Ten blok był wykorzystywany od zawsze w mapach minecraftowych, po prostu odkąd tylko pamiętam, zawsze był, ale nigdy nie dał się rozcraftować, był przywoływany za pomocą różnych cheatów bądź też rozszerzeń pokroju World Edit czy MC Edit. No, więc pamiętajcie, że te pełne bloki wróciły i można sobie z nich po prostu porobić fajne dekoracje. No tutaj to akurat zostawiam wam, bo ja jakiegoś szczególnego pomysłu na stosowanie tego nie mam. Ale mam za to pomysł na stosowanie jeszcze jednych trapdoorów. To jest brama od garażu. Więc nawiązując do klimatów mapy drugiej części Survival Games, na której były właśnie wykorzystywane te pełne bloki slabowe, no to tak samo tam by się przydało zrobić takie garaże. Myślę, taki garaż jako oczywiście ozdoba fajnie wygląda, bo wiadomo, że w praktyce nie ma zastosowania. Dalej, timeset. Teraz chciałbym 5000. Jeszcze jedna sprawa, którą widziałem, to fakt, że można sobie z tego robić cały dom. Jak to wygląda? Wygląda to no w sumie całkiem błaho, bo nie trudno się domyślić, jak takie coś by miało prosperować. Zróbmy to w ten sposób, że jakiś taki nieduży domek, może 5x5, co? Pyk, 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 pyk. A nie, to już za wysokie. To już jest 5. No, mamy w przypadku taką tutaj ścianę. Tutaj możemy sobie dać okno. Nie w tą stronę, nie w tą stronę, w której się pomyliłem. Tu. No i... czy to nie wygląda super? Wyobraźcie sobie, to jest ściana domu. A na górze jeszcze na przykład sobie możemy dać... Gdzie to było?
Zupełnie teraz się nazywa po angielsku, więc nawet po polsku pszenica. Pszenica, gdzie była pszenica? Takie bloki pszenicy, z tego by fajny dach w sumie wyszedł. Ty no, Grażyna, nie ma tych bloków chyba. No to, a nie, są, widziałem, tu są te bloki. Ewentualnie teraz taki dach tutaj, taki pyk, pyk, albo nie. W sumie to... dobra, nie będzie nawet tak. Kogo to tam interesuje? No na pewno nie mnie. Jest, pasuje. Więc mamy super budulec. Jestem ciekaw, ile z was zamieszka w takim oto domku z takich ścian. Zrobię jedną. Nie będę was męczył większą ilością. Ale uwierzcie mi, że jest takie coś jak najbardziej realne i praktyczne, mi się wydaje przynajmniej. O ile żadnych aspektów nie pominąłem, to raczej powinno być praktyczne. Nie z tej strony, z tej strony. Nawet, o! Znajdźcie drzwi! No to taka zagadka, nieważne. Więc to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i to by było w sumie na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie. No i pa, pa!